Hej, studzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest kolejny odcinek dotyczący XCOM Enemy Within. Wracamy sobie i w tym momencie... I w tym momencie już wiemy, że to jest koniec. Nie zauważyłam tego w ostatnim odcinku. Ale dobra. O co mi chodzi? Teraz, wiecie co, myślę, że wpuszczę ten filmik, ten dokładnie, od razu po poprzednim. I w tym filmiku po prostu wytłumaczę wam, dlaczego nie będziemy w stanie tego przejść. Po pierwsze, koszary, zobaczmy naszych żołnierzy. To są nasi dostępni żołnierze. My w tym momencie mamy misję. I my w tym momencie mamy tylko jedną jednostkę, jednego żołnierza wyższej rangi niż szeregowy. Tak to mamy tylko szeregowych i mamy tylko żółtodziobów. To są nasze jedyne dostępne jednostki. Kolejne jednostki będziemy mieć za 3 dni. A tutaj mamy bardzo wysoki, bardzo wysoki, bardzo wysoki. Wysłanie tych jednostek na tą misję mija się z celem, bo albo nie wykonamy misji, albo nam wszystkie jednostki poginą. I w tym momencie to już będzie definitywny koniec. Mogę zrobić tę misję, mogę wam pokazać, ale to nam pójdzie bardzo, bardzo źle. To po pierwsze. Po drugie... możliwości łącz satelitarnych całkowicie raz, dwa, trzy, cztery... Dodatkowe łącze. 5 państw. To nie jest takie straszne, ponieważ... tylko w nad Niemcami mieliśmy satelitę. Minus 100 to nie jest tak dużo, zwłaszcza, że mamy 4 dostępne satelity i sobie obsadzimy po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Cztery brakujące miejsca. To okej. Okay. Zwłaszcza, że budujemy teraz kolejną rzecz, tak? Natomiast... Tu centrala, słyszę was. A, idź w cholerę. Jak to wydaje się pani, że widziała pani węża? Co mnie to obchodzi? Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne okay. Dodatkowe łącze. Więc to nawet nie jest takie złe, że my potracimy te państwa, tak? To jest ryzyko, z którym się musimy liczyć w każdej rozgrywce XCOM-a, że my będziemy po prostu tracić te państwa. Okej, okay, to jest coś, z czym się mogę pogodzić. Natomiast tak, za 3 dni mamy raport i tutaj... Jedynym miejscem, o które możemy walczyć, to Meksyk, w momencie, w którym nie mamy zbyt wysokiego zagrożenia, bo Wielką Brytanię i Indie i tak stracimy w tym momencie. Moglibyśmy się ewentualnie... chociaż nie wiem, czy jest sens, bo my tutaj i tak dostaniemy 3 kropki, a nie mamy jak wysłać satelity. Możemy sobie ewentualnie sprawdzić, co nam się bardziej opłaca ratować, Wielką Brytanię, Meksyk czy Indie, tak? W sumie to wyślę tą misję. Pokażę wam, że to już nie ma sensu. Co tam mieliśmy? Łącz satelitarnych, Wielka Brytania. Niezbędne dodatkowe łącze. Indie. I Meksyk. No to Wielka Brytania, tak? Wyślijmy sobie tą misję. Wielka Brytania. Potwierdź. Wysyłamy najlepsze jednostki. Akceptuj. Uzbrójmy je najbardziej, jak tylko możemy. Te nasze panie. Proszę bardzo. No i zaczynamy. Możemy sobie polecieć. Pokażę wam, że to już w tym momencie to jest po prostu koniec. To już... Lądownik dotarł na miejsce. Kolejnym miejscem zrzutu jest Wielka Brytania. Obcy wciąż porywają cywilów. Mhm. To jest ostatni odcinek ogólnie. Ja robię tą misję tylko po to, żeby wam pokazać, że już przegraliśmy. Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Okej, to nie jest zbyt szeroka mapa. Myślę, że pójdę sobie tą stroną.
ty jesteś moim sniperem. Przechodzę na pozycję. Ciekawy gadżet w polu widzenia. Fajnie, mój drugi snajper. Jest mi potrzebny. Paso ligero. Paso ligero. Affirmative. Reszta ich będzie osłaniać. Fajnie, że tu możesz dojść, a tu już jest sprint. No nic. Wyślijmy w takim razie jednostkę, która jest najdalej. I'm on the move. Like a four. Mhm. Overwatch dla wszystkich. Tutaj mamy obcych, no. O, i słyszę mu tony. Jak ja się cieszę, że ja słyszę mu tony. Ty idź tu. Mhm. Zrozumiano. Ciebie poślę tu. Okej, to są te. Dobra. Overwatch. Boy. Podejdź tu. Overwatch. On the move. Podejdź tu. Overwatch. 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 In bewegung. Overwatch. They're shifting their attack. Fish, neutralized. Ktoś mi otrzymał awans. Jestem taka z was dumna. Dobra. Ale fakt, że wciąż słyszę mu tony, jest niezwykle niepokojący. Trzymaj Overwatch na tym. Overwatch na snajperce. Okej. Mhm. Overwatch. I'm rolling. Podejdź tu. Siebie wyślemy tam bardziej od prawej. Ty na razie tu zostań. Czekajesz się. Cała drużyna zbierze. Okej, z tamtej strony jest drugi. Okej. Overwatch. Zmień na snajperkę. Czy tu gdzieś jest osłona, gdzie patrzę? Nie, to zejdziesz tutaj na dół, bo koleżanki staniesz. Overwatch. Ciebie postawię tutaj. A ciebie wyślę nieco bardziej do przodu. Myślę, że tutaj będzie dobrze. Mhm. Overwatch, Overwatch. E.T.? Pudło.
Bin unterwegs. Spróbuj. Jest keine Bedrohung mehr. I'm rolling. Nie zdobędziemy niestety tego melda. Ruszam. Ciebie przestawię tutaj. Jeśli i tak nie możesz ruszyć. Też zostań tutaj, będziesz pilnował. A ciebie myślę, że zestawię na dół. Zaprowadzę nieco dalej. Mhm. Ty będziesz strzelał tutaj z góry, a ty będziesz tutaj łazić. Nie, raczej informuj, czy ty słyszysz jakiegoś ziuta, nie? Stań na razie tu. Odsłonimy kawałek terenu, żeby móc bezpiecznie przedstawiać pozostałe jednostki. Ty na razie czekaj. Podbiegnij tutaj. Podbiegnij tu. I wiecie co? Zmienić magazynek. Tobie tak samo. Świeże pestki w magazynku. I tobie tak samo. Przydadzą im się. Okej, tam jest przeciwnik. Przestawmy cię tu. Nie spodziewałam się, że tak szybko ich znajdę, ale dobra. W takim razie... Wycofaj się. Nie masz żadnych dostępnych strzał, tak? Prawdopodobnie przybiegną do nas bliżej. Więc się o to jakoś nie boję. Żeby mi nie stali obok siebie. Overwatch. Ty się wycofaj tutaj. Nie masz celów. Siebie myślę wycofam gdzieś tu. No. I Overwatch, i tak samo Overwatch. Oni powinni do nas podejść, oni są troszkę za daleko, żeby z nami walczyć. No, pudło. Niezły snajper. Wiem, że go tam słyszysz, ale przełącz mi na nią. Przyjmiemy rakiety. Pięknie. Nie jestem zaskoczona tym ani trochę. 95%. Wiecie, no... Kurwa mać. No, nie to mówisz. Na odrobinę wyższym poziomie trudności. 50% to cholerę. Kurwa mać.
Shot failed to connect. 49, 69, 49, 69. Żeś ściągnąć przynajmniej jednego. Spróbujemy ściągnąć tamtego. 31, 35. No. Okej. Przynajmniej. Sie wollen sich zurückziehen. Dobra, wycofuję się. Okej, będziemy mieć szansę, żeby się nieco przegrupować. Ktoś potrzebuje przeładować. Ty możesz przeładować. Ja mi się przestawię tu. Każdy jeden punkt jest wart. Tutaj jakby rzucił ktoś granat. Całkiem dużo punktów zerwał. Overwatch. Czy jest tutaj możliwość? Tak, tu jest kłoda. Nie powinniśmy ich tak rozciągać, ale to nie są jakieś strasznie wielkie odległości, żeby się tym za specjalnie przejmować. Tu bym cię chętnie posłała. Tutaj ci postawię. Okej, nie widzisz go, ale Overwatch. Dobra, i ściągamy tych z tyłu. Mogę jej kliknąć, no. Biegnij tu. Jesteś moim drugim snajperem. Biegnij tu. Później się zastanowię, czy ci przestawię jeszcze troszkę bliżej. Chciałem ją postawić tutaj, ale dobra, tutaj też może być. Tak, musimy ściągnąć tych z tyłu do przodu. Będzie sprint, ale przynajmniej będzie schowana, tak? Zwłaszcza, że to nam nie może wybuchnąć. Ciebie tu na razie zostawię. Ciebie bym schowała za coś. Dobra, zostań tu. I zostań tutaj. Okej, wraca. Chybiłem, gnoja. No, chybiłeś. 5 punktów, okej. To jest coś. Super. Traciliśmy drugi meld. On the move. Tutaj jest w miarę bezpiecznie. Okej, tu już jest końcówka, czyli jak coś, to tutaj tylko spotkamy jeszcze kogoś. No. Tutaj, w tą stronę. Ewentualnie gdzieś tutaj. No ale dobra. Ciebie postawimy z przodu. Ciebie zmienimy na snajperkę. Ciebie postawimy tu. Ciebie postawimy tu. Wszyscy na warcie. Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się, że jak do tego momentu... Wygląda na to, że obcy wyposażyli znanego nam sektoida w jakiś mechaniczny pancerz. Zapewne chcą w ten sposób zwiększyć ich skuteczność bojową. Dlatego koniecznie musimy zachować ostrożność. Zila fast. They're falling back. Dobra, przynajmniej... They're repositioning on us.
Okej, spróbujmy go ustrzelić ze wszystkiego, kurwa, co mamy. Ciebie postawmy tu. Serio, kurwa? No way, that just happened. Okej, ty strzelisz tylko w tamtego, a w sumie strzel w niego. Zbycie się chudzielca jest... Mierda, no puede ser! Ręce opadają po kolana. Już tam idę. A, zaryzykujmy. Nie strzelisz w nikogo. Nawet nie możesz. Proszę bardzo. In bewegung. Stań tu. Przeładuj. I'm rolling. Stań tu. Strzelaj. Okej, coś mu zadaliśmy. O, wycofuje się, no proszę. Nie przeszkadza mi to ani trochę. No, widzę cię. Nie możemy im ruszać, jak ja się cieszę. Están intentando flanquearnos. Vaya. Przynajmniej spudłował, chociaż tyle. Ty się stąd nie ruszasz. Ty stąd gówno zrobisz. Nic nie widzisz. Ty stawiasz tu. Nic nie widzisz. Widzisz dość dużo. 45, 45, 45. A to spróbujmy od tego. Za dwa. Negative ammo. I'm spent. Okej, przynajmniej go trafiła. Recibo fuego intenso. To już chyba straciliśmy. No. Ty tutaj zostajesz. Ten mech jest dla mnie priorytetem. Ty tak samo, ty tak samo. Ciebie wycofamy. Moving. Back in. Overwatch. Oni się muszą do nas zbliżyć. Okej, trzy strzały reakcji. Przynajmniej jeden trafił. Chociaż tyle. Okej, strzelasz. Pudło. Fajnie by było, gdyby trafiali jeden punkt więcej niż jeden punkt mniej. A, spróbuj. To nie jest dla mnie nic... spisanie niezwykłego. Kurwa mać, zombie zmienia mu broni. Jestem już... już... Już mam w głowie taką pewność, że to przegramy, że... To nie jest na warcie. Spróbujmy. Okej, teraz się będziemy mogli przynajmniej przemieszczać. Już tam idę. Choć co, w jakikolwiek sposób. Spróbuj przynajmniej jeden właśnie
osłabić go trochę. Żeby moje żółte dziaby z karabinów mogły mu coś zrobić. A! Nie, zabiję go. No dobra. Kolejny dzień, kolejna udana operacja. A, idź w cholerę. Patrzcie, mamy majora. To damy. I mamy dwóch kolejnych, kurwa, snajperów. O, pierdolę. Dobra. Będziemy w kontakcie, dowódco. A idź w cholerę. Łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Przynajmniej ocalimy Wielką Brytanię, chociaż tyle. Meksyk nam nie zniknął, chociaż tyle. I koszary, zobaczmy żołnierzy. Jeden kapitan i czterech kurwa szeregowych. Co prawda mamy tutaj jeszcze sierżanta, ale tutaj jest kolejny szeregowy. Dwóch sierżantów. Czterech szeregowych i kolejni żółtociobi. A nie, to już niestety wydaje mi się, że to już jest ten moment, w którym musimy sobie odpuścić. Nie wiem, co ci tu mogę dać. Proszę bardzo, karabin. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Zamilcz! Każę ci to robić tylko po to, żeś mnie nie strzędziła. Witam, dowódco. Ku naszemu wielkiemu rozczarowaniu, wielu członków Rady niedawno wycofało swe poparcie. Dowódco, sytuacja EXCOM wygląda nieciekawie. Ostatnie no co ty nie powiesz? Z Rady są powodem do poważnych zmartwień. Dowódco, w ostatnim miesiącu doskonale spisaliście się w walce z obcymi. Ciebie ugięło? Uważamy, że możecie działać jeszcze skuteczniej. Może jeszcze jedną rzecz mi powiesz, tak? Pochwal mnie, że robię dobrze, ale mogę to robić lepiej, bo tak, to takie wspaniałe pochwały. Oj, pierdolę. To nie wygląda ciekawie. Wiecie co? W tym momencie pozwolę wam zdecydować. Czy uważacie, że powinnam próbować dalej, czy jednak powinnam zrezygnować i zacząć od nowa? Mamy tutaj stopień C, mamy kompletnie niewyszkolonych żołnierzy, mamy jednostki na dość niskim poziomie. Mogłabym spróbować, podejrzewam, że to nie... To by było bardzo trudne i byśmy musieli unikać misji z uprowadzeniami kompletnie, musielibyśmy je... ignorować całkowicie, tak? I no cóż, te misje z uprowadzeniami są okropne. Natomiast zwłaszcza jeżeli się nie ma wysokopoziomowych jednostek. Moglibyśmy spróbować, tak? Podejrzewam, że to nie byłoby jakoś... To byłoby trudne, ale to nie byłoby niewykonalne. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie spróbuję, ale na pewno potrzebuję paru dni odetchnąć, parę dni odetchnąć, to na pewno. Natomiast tak, jeżeli stwierdzicie, że na razie to koniec i żebym zaczęła od nowa, to na pewno to nie będzie tak, że kończymy tą serię i zaczynamy od razu jeszcze raz, tylko że ja potrzebuję chwili przerwy. Natomiast osobiście podejrzewam, że po prostu odetchnę parę dni, odsapnę od tej gry, tak, uspokoję się troszkę i spróbuję wtedy jeszcze raz. Pamiętaj, kontynuujmy. Będziemy cię obserwować. Tak. W tym momencie mamy dość dużo pieniędzy, więc możemy je na coś powydawać. Będziemy mieć wkrótce węzeł satelitarny kolejny, wkrótce za 13 dni. Więc tak. Na pewno trzeba by było troszkę się namęczyć, troszkę podziałać i troszkę popracować. Jednak tak, to chwilę nam zajmie.
Na pewno cały przyszły odcinek by polegał na zasadzie sprzedawania wszystkiego dziadostwa, które jest nam niepotrzebne, budowania wszystkiego, co jest nam potrzebne. I tak, to chwilę zajmie, tak? Więc, ale tak czy inaczej, ja na razie jestem trochę zmęczona, więc co jak co w tym momencie jest przerwa. Na pewno przynajmniej tydzień przerwy ja sobie muszę zrobić, muszę odetchnąć od tej gry. Może nawet jakąś serię w międzyczasie, taką mniejszą, lżejszą serię sobie poprowadzę. Zobaczę, ale na razie to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc tak, zdecyduję co będzie, co robimy z tą serią przez najbliższe dni. Jeżeli na tym odcinku jest napisane drukowanymi literami koniec, to znaczy, że to jest zakończenie serii. Jeżeli nie, to znaczy, że prawdopodobnie lecimy sobie z serią dalej. Ale i tak ja potrzebuję nad tym chwilę pomyśleć, nad tym się chwilę zastanowić. Ale na razie tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach albo w kolejnych seriach. Na razie.